2 maja wspominamy świętego Józefa Nguyen Van Lu, męczennika. Józef był jednym z męczenników wietnamskich. Wiadomo o nim, że urodził się w 1790 roku na terenie dzisiejszego południowego Wietnamu. Pochodził z rodziny katolickiej. Po śmierci jego matki ojciec ożenił się drugi raz. Z tego małżeństwa miał jeszcze przyrodnie rodzeństwo. Do wioski Józefa tylko sporadycznie przychodzili misjonarze. Ludzie świeccy katechizowali i żyli zgodnie z nauką Kościoła. Józef ożenił się, był ojcem dla 7 dzieci. Wychował je w wierze katolickiej. Utrzymywał swoją rodzinę z rolnictwa, uprawiając pola ryżowe. Po pewnym czasie stał się najbogatszym gospodarzem w wiosce. Był świeckim katechetą i przewodniczącym tajnej rady parafialnej. W czasie prześladowania chrześcijan został zdradzony przez 2 sąsiadów, którym odmówił udzielenia pożyczki. Wioskę otoczyło wojsko. Poszukiwano wtedy księdza Piotra, pochodzącego z jego rodziny. Jednak nie było go w domu, więc aresztowano 6 parafian, w tym księdza Filipa, misjonarza, który akurat tam wtedy przebywał. Józef dobrowolnie zgłosił się za poszukiwanego księdza Piotra. Kazano mu wtedy podeptać krzyż, lecz Józef zdecydowanie odmówił. Został aresztowany i osadzony w więzieniu. Tam dużo się modlił za uwięzionych chrześcijan. Był torturowany, przetrzymywany w bardzo złych warunkach, stale zakuty w łańcuchy. Zmarł 2 maja 1854 roku w wieku 64 lat. Beatyfikowany został 2 maja 1909 roku, a kanonizowany 18 czerwca 1988 roku wraz ze 117 męczennikami wietnamskimi. W homilii w czasie kanonizacji ojciec święty Jan Paweł II opisał w kilku słowach historię Kościoła w Wietnamie. Liczni są synowie i córki Wietnamu, bądź też misjonarze przybyli z krajów, gdzie wiara w Chrystusa już wcześniej zapuściła korzenie. Wasza tradycja przypomina nam, że dzieje męczeństwa w kościele wietnamskim od jego początków są bardzo bogate i złożone. Od roku 1533, to znaczy od rozpoczęcia ewangelizacji w Azji Południowo-Wschodniej, kościół w Wietnamie przez 3 stulecia doznawał ciągłych prześladowań, przedzielanych krótkimi okresami spokoju, podobnie jak się to działo na Zachodzie w ciągu 3 pierwszych stuleci. Tysiące chrześcijan zostało umęczonych, wielu innych zmarło w górach, w lasach, w niezdrowych okolicach, dokąd ich zsyłano lub wygnano. Jakże wymienić ich wszystkich? Nawet jeśli ograniczymy się tylko do męczenników dziś kanonizowanych, nie będziemy mogli zatrzymać się przy każdym z nich. Rzeczywiście jest ich 117. 8 spośród nich to biskupi, 50 księża, a 59 to świeccy, a wśród nich jest jedna kobieta, Agnieszka Letithan, matka 6 dzieci. Siejąc we łzach, męczennicy wietnamscy zainicjowali w istocie głęboki, wyzwalający dialog ze swoim narodem i z jego kulturą, głosząc przede wszystkim prawdę i uniwersalność wiary w Boga. Módlmy się. Panie nasz Boże, napełnij nasze serca radością w pełen chwały dzień świętych męczenników Józefa i jego towarzyszy, którzy dzięki Twojej łasce wyznawali wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna i za tę wiarę przelali krew swoją. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.